Witaj, na samym początku tego filmu muszę zadać Ci pytanie. Czy oglądałeś kiedyś film pod tytułem Faceci w czerni? Jeśli tak, to napisz w komentarzu, jak Ci on podobał. A teraz przejdźmy do omówienia teorii spiskowej, mówiącej, iż wśród nas istnieją prawdziwi faceci w czerni. Relacje o spotkaniach z osobliwymi postaciami ubranymi na czarno zaczęły się pojawiać już w latach 50. i 60. Postaci te próbują nakłonić człowieka, który był świadkiem jakiejś aktywności ze strony obcych cywilizacji, by ten siedział cicho i nikomu nie rozpowiadał tego, co widział. Próbują wmówić mu, że tak naprawdę to, co widział, to był jedynie wytwór jego wyobraźni. Przytoczę wam teraz historię pewnego ufologa Johna Robinsona. Pewnego dnia kilkoro nastolatków było świadkami lądowania UFO w parku miejskim w Jersey Street. Miejscowy ufolog John Robinson postanowił porozmawiać z naocznymi świadkami zdarzenia. Wtedy też po raz pierwszy zauważył w pobliżu nieznany czarny samochód. Z wnętrza ktoś go obserwował. Od tamtego dnia żona ufologa codziennie widywała postać w czarnym ubraniu i czarnym kapeluszu, stojąca przy wejściu do budynku naprzeciwko ich domu. John postanowił sprawdzić, czy ów mężczyzna rzeczywiście go śledzi. By to sprawdzić, postanowił pojeździć trochę po okolicy. Przy wejściu do budynku stał ów mężczyzna, a przed budynkiem zaparkowany był czarny samochód. Ufolog przejechał kawałek, odkręcił szybę i zrobił zdjęcie. Kiedy znowu znalazł się przed budynkiem, zarówno po człowieku w czerni, jak i jego samochodzie nie było już śladu. Kolejna historia to opowieść strażaka Jima Templetona, który 23 maja 1964 wybrał się wraz z żoną i córką do Birchmarsh. Podczas wycieczki ojciec postanowił zrobić córce zdjęcie, a kiedy je wywołał, okazało się coś dziwnego. Na zdjęciu za dziewczynką widniała postać w białym skafandrze. Istota przypominała kosmonautę. Jim twierdził, że podczas robienia zdjęć nikogo nie było za jego córką. Po nagłośnieniu sprawy Templetona odwiedzili agenci przedstawiający się jako numer 9 i numer 11, którzy kazali mu jechać do miejsca, gdzie powstała fotografia. Templeton powiedział, że kiedy tłumaczył, że nie widział żadnej postaci, wówczas rozgniewali się i odjechali, pozostawiając go samego bez powrotu do domu. Analityk firmy Kodak potwierdził, że zdjęcie było prawdziwe. W 1965 policjant Robert Good wraz z kolegą Williamem McCoyem natknął się podczas patrolu na UFO. Niedługo potem w biurze szeryfa zjawili się dwaj niezidentyfikowani funkcjonariusze. Gdy znaleźli Gooda, okazało się, że skądś znają cały przebieg incydentu. Ostrzegli go również, że w przypadku kolejnego spotkania z niezidentyfikowanym obiektem powinien trzymać język za zębami, a w razie potrzeby współpracować z jego pasażerami. Jedną ze słynniejszych historii z udziałem facetów w czerni jest ta dotycząca Alberta K. Bendera, amerykańskiego lotnika i wydawcy pisma Space Review. W 1953 Bender ogłosił w jego piśmie, że udało mu się rozwiązać zagadkę latających talerzy. Jednak niedługo potem w bardzo dziwnych okolicznościach zwinął działalność i zniknął. Jak potem przyznał, agenci w czerni zmienili jego życie w piekło. Wiosną 2009 roku miało miejsce jeszcze jedno bardzo ciekawe wydarzenie. W hotelu Sheraton. W internecie znajduje się wideo, na którym widać, jak do hotelu wchodzi dwóch mężczyzn, ubranych w czarne garnitury i czarne kapelusze. Poprosili oni o spotkanie z dyrektorem hotelu. Co ciekawe, był on świadkiem, jak UFO w kształcie trójkąta leciało powoli nad hotelem. Wydarzenie to miało miejsce 7 miesięcy wcześniej. W październiku 2008 roku. Statek miał rzekomo 240 stóp długości, miał po 3 dioje światła na każdym boku, a na środku znajdowało się czerwone pulsujące światełko. Owi faceci podeszli do hotelowego boja. Powiedział on mężczyznom, że kierownik dziś nie pracuje. Jednak ci zdawali się mu nie wierzyć i zaczęli chodzić po hotelu, szukając kierownika. Niedługo potem znikli. Kim są owi faceci w czerni? Jedni uważają, że to rząd współpracuje z obcymi, i to na jego polecenia działają faceci w czerni, chcąc ukryć prawdę o istnieniu obcych. Inni uważają, że to sami obcy mają swoich agentów na Ziemi, których zadaniem jest tuszowanie prawdy o wizytach kosmitów na Ziemi. Jaka jest prawda, tego chyba się nie dowiemy. Ale jak chcesz, to napisz w komentarzu, co myślisz o przedstawionej w tej filmie teorii spiskowej. Oceń także film, a jak chcesz, to udostępnij go znajomym. I zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Pozdrawiam.